Witajcie na kanale Mik Kids! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam naszą kolekcję Hot Wheels i nie tylko! Sprawdzimy, które potrafią najdalej pojechać. Sprawdzimy, czy Hot Wheels rzeczywiście są takie świetne. Ich zadaniem będzie dojechać do mety oznaczonej niebieską flagą tam na szarym końcu przy takim wielkim torze, który pokażemy w następnym odcinku. Uwaga, zaczynamy! Które auto jedzie pierwsze? The year is 1995, and the United Conglomerates are abuzz with excitement at the imminent release of Microsoft's game-changing operating system, Windows 95. As Seattle Jr.'s preeminent kid hacker, you're one of the first to get your hands on the shiny new CD-ROM disk. Mere seconds after hearing the Microsoft sound for the first time, your video phone buzzes with a priority call from the first executive himself. Infomancers working for the foremost Taretsu have stolen vital information about the United Conglomerate's defense network. In order to smuggle the data out of the country, they placed it in the code of Windows 95 and hid it somewhere no one would ever look. The 3D maze screensaver. Once Windows 95 is widely released, they'll simply run the screensaver and retrieve the data. The first executive orders you to enter cyberspace and find the hidden data packet before the infomancers. No, pierwszy, który dojechał do mety! Super! Który teraz? Przesuniemy trochę tych zawodników. This is the first executive! The United Conglomerate thanks you for accepting this mission! I'm here with Central Operations! We'll monitor your progress and advise you! Okay, so this is real simple. Just wander around the maze and look for the stolen. You can activate attack mode by pressing Q. I don't know, you might actually. Gregory's right! Attack mode is great! It says here, you can use it to toggle sections of the maze without affecting its structure by pressing the left mouse button. Actually, that sounds pretty boring, but who knows? Godspeed, kiddo! Tak, są dwa takie same tutaj w naszej kolekcji. Zobaczymy, jak jeżdżą. Najpierw pierwszy. Wow, no prawie do samego końca. Cyberspace has never looked so three-dimensional. The geniuses at Microsoft have done it again. Uwaga. No, praktycznie pojechały tak samo. Uderzył prawie, tak. Teraz który autko wybierasz? Tutaj pokażemy go. Hot Wheels. Hot Wheels, zobaczcie, kolejny Hot Wheels. To jest tym razem taki pomarańczowy. Jeszcze jest drugi, ale inny. Jeszcze jest drugi, ale inny. Proszę. I uwaga. Dojedzie. The files must be in another maze. Truly insidious. I don't know about you two, but I think Windows 95 is living up to the hype! Where do you want to go today, Gregory? I just want to stay home. I'm worried about you, Gregory! I'm not so well. Troszeczkę nam uciekł za róg, ale pojechał bardzo daleko. Którego wybierasz, tak? Hot Wheels. Zobacz, następny Hot Wheels w naszej kolekcji. Może tego małego znaczka nie widać, ale jak ktoś sobie zrobi pauzę i przybliży, to na pewno będzie mógł go zobaczyć. Puszczaj. Napiszcie nam w komentarzach, jakiego koloru wy macie Hot Wheelsy. No i uwaga, zobaczymy, jak jedzie. No niestety, ten Hot Wheels nie pojechał. Tu jest nasz dzisiejszy najnowszy nabytek. Don't let them rattle you, kiddo! That was a deliberate pun! Trying to lighten the mood! Tak, takie troszkę czerwono-niebieskie światła. Zobaczymy, jak on pojedzie. Uwaga. Good lord, it's hideous! Looks like the Karatsu are trying to scare you off! The files must be close! Bardzo srebrny Hot Wheels, zobaczcie, bardzo srebrny Hot Wheels, tutaj widać perfekcyjnie ten znaczek, jest on taki fioletowy, liliowy, sprawdzimy zaraz, jak on jedzie, i no, brawo!
brawo! Przejechał linię mety, czyli na razie udało się to niebieskiej maździe i takiemu fioletowemu Hot Wheelsowi. Potem trzeba będzie sprawdzić, co to są za te Hot Wheelsy. Ja wybieram teraz takie zwykłe czerwone niskie autko. I've been training with a cutting edge interface device, the Microsoft Easy Ball. I chose my own cursor by playing the Pointerland game. Z drugi, ale nie szkodzi, wyglądało to bardzo fajnie. Który teraz pojedzie? Wait, that wasn't a smiley. It was some kind of virtual briefcase containing the stolen data files. Gregory, did you make a note of its exact location in the code? Yeah, it was in one of these. Great! I'll get the Gates Multimind to remove it before Windows 95 is released outside the United Conglomerate! Thanks for your help, kiddo! Now we can prevent the foremost Karatsu from transforming our dystopian society into a slightly different type of dystopian society! Wouldn't that be horrible, Gregory? I don't care about society. Well, bye! Hot Wheels, o! Zobaczcie, teraz mamy takiego Hot Wheelsa. Ma to niebieskie. Niebiesko-białego, z takimi odblaskowymi elementami. Taki nietypowy, rzadko spotykany. Sprawdzimy, jak on pojedzie. No coś jakoś tak kolorowe, odblaskowe Hot Wheelsy nie jadą specjalnie. Teraz uwaga, teraz będzie autko firmy Wader. Polska produkcja, plastik 100%. Na pewno tak, na pewno nie jest to Hot Wheels, zaraz sprawdzimy. No i cóż, no, nie pojechała za daleko. Teraz będzie jakie autko? Zwykłe terenowe autko. Tak, zwykłe terenowe autko, zobaczcie. Zobaczymy. Ja. Miało. I... No, z półobrotem, ale niestety nic ciekawego tu nie wyszło. Ja wybieram teraz taką koparkę chińskiej produkcji. Więc jeszcze chyba wszystkie te autka. Ona jako jedyna ma nietypowe, bo ma gumowe koła. Zobaczymy, jak gumowe koła zachowają się na powierzchni kafelek. Uwaga! O, widzieliście? Niesamowicie pojechała naprawdę daleko. Teraz, które następne autko? Takie. Takie, co to? To jest Hot Wheels. To jest Hot Wheels, zobaczcie, kolejny Hot Wheels. O, tutaj teraz pięknie widać znaczek Hot Wheelsa. Jest to taki czerwony wyścigowy wóz. Biało. Biało-czerwony, tak, przepraszam. Proszę, uwaga, zobaczymy, jak on daleko jedzie. No, dość daleko, ale bokiem. Na razie, ale bokiem, dokładnie. Teraz będzie takie zwykłe czarne autko. Bez prawie niczego. Bez prawie niczego, nie ma tam żadnych napisów, jest ono bardzo lekkie, prawie że całe plastikowe. No i pojechało bardzo słabo. No niestety. Hot Wheels. Teraz pojedzie kolejny nasz w kolekcji pomarańczowy Hot Wheels, zobaczcie. O, pięknie widać znaczek. Podobny do tego, który już jechał. Troszeczkę się różni tyłem. I uwaga, zobaczymy, jak ono teraz pojedzie. I rusza. Może pobije rekord. Dojedzie do niebieskiej flagi. Tak, dojechał do niebieskiej flagi. Brawo. Czyli mamy już trzecie auto, które tak pięknie potrafi jechać. Ja teraz spróbuję kolejne z polskiej produkcji. Wader z dziurą w środku. No, nie chcę tu. Czerwono, żółte. Nie wiem, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Zaryzykuję, że to będzie przód. Uwaga. No i cóż, popchnęło naszego zielonego Wadera, ale tak pojechało. To nic nie szkodzi, pojechało troszeczkę. Ja. Teraz proszę, następny zawodnik to... Hot Wheels, taki malutki. Malutki Hot Wheels. Jest, widać znaczek Hot Wheelsa. Tutaj, jakby ktoś nie miał wątpliwości. O, mały znaczek, bardzo. Mały znaczek, autko z koloru fioletowego. Jest to kabriolet. Zobaczymy, jak on pojedzie, proszę. Uwaga. Nie szkodzi. O,
No, wprawdzie trochę skręciło, pojechało daleko, jednak do linii mety nie...